canción. Zagrożone jest to życie, ale funkcjonariusze, czy zdrowie samych funkcjonariuszy. Ja doceniam postawę
zerowany przez Ministerstwo Rozwoju i Administracji. Znaleźliśmy 30 milionów złotych. Te pieniądze zostały wypłacone i to jest nasze docenienie. Ale przede wszystkim to jest docenienie tej służby przez samych pielgrzymów, przez ludzi, którzy przyjechali na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Ludzi przecież z całego świata. Ja myślę, że nie ma lepszego sposobu na pokazanie, jaka w rzeczywistości jest Polska, jacy są Polacy. Jest takie spotkanie, Mistrzostw Światowej Młodzieży. Pielgrzymi z całego świata zobaczyli, przekonali się, że Polska jest krajem gościnnym, że Polacy są serdecznymi ludźmi, a jeszcze też przekonali się, że Polska jest krajem bezpiecznym. Podczas swojego wystąpienia, kiedy kierowałem podziękowania do funkcjonariuszy, stwierdziłem, że mamy dowód Światowej Młodzieży, przeprowadzenie tego spotkania z papieżem Franciszkiem jest dowodem na to, że Polska przestała być państwem teoretycznym. Tak jak mówił jeden z moich poprzedników w knajpie gdzieś tam przez tych 8 ludzi. No właśnie, poza tym też, no to na pewno były jakieś obrazki wyrwane z kontekstu, bo pokazywano w ich mediach i ja widziałem też w klasie policja, która podawała wodę pielgrzymom młodzieży, nie tylko gdzieś tam stała pilnowała, żeby nie było ale również była reagowała na te potrzeby codzienne. I też chcę też zauważyć, panie ministrze, ostatnia sobota, święto dziękczynienia w rodzinie w Toruniu, również piękna służba i pomoc policji i wszelkich służb tutaj u nas na miejscu. Oni na co dzień, prawda, wyłapują, powiedzmy, piratów drogowych, a wtedy służyli kierowcom, kierowali na parkingi, mówili, gdzie są szczególne miejsca, więc no taka, taka może być piękna współpraca. A bardzo zresztą praktykowana w Toruniu, kiedy mamy nasze rocznice założenia Radia Maria, także to święto dziękczynienia. Naprawdę wielkie słowa podziękowania, bo nie tylko to, że wykonują swoje obowiązki, bo to jest obowiązek, powiedzmy, wynikający, prawda, z pracy, ale robią to z uśmiechem, z taką też pewną, no i to się czuje, prawda, czy ktoś robi coś na siłę, czy wypełnia po prostu z przyjemnością również swoją pracę, swoje obowiązki. Now
Dobre spotkanie, zrozumiałe, to będzie temat właściwie, to tutaj myślę, przed kilkoma laty, kiedy wspominało się na temat spotkania w Forum Ekonomicznego Klinicy, nie robiło się wrażenia, bo było takie doświadczenie, że właściwie jest to spotkanie, przyjeżdżają ekonomiści, mówią, oceniają i nic z tego nie ma, chociaż okazuje się, że jednak jeżeli są to obecni przedstawiciele rządu, na przykład obecny pan premier Beata Szydło, czy także wicepremier Mateusz Morawiecki i szefowie resortów, to być może rozmowy coś przyniosą, przynajmniej ocenę wydarzeń i jakieś nowe pomysły, więc o tym chcemy porozmawiać z ekonomistą, panem doktorem Zbigniewem Kuźniukiem, posłem do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, panie pośle, kłaniam się, szczęść Boże. No właśnie, to moje pytanie, jak to docenia, bo pytanie, jaki tam sens mają tego typu, prawda, fora ekonomiczne, mówimy to takie polskie Davos, ale okazuje się, żeby sens był, że to muszą być poważne osoby na tym, prawda, obecne. No właśnie, jak słusznie ojciec zauważył, te wydarzenia w Krynicy, ten solisty tydzień, porównywalne jest do tego szwajcarskiego Davos, oczywiście nasze wydanie jest to troszeczkę mniejsze, ale rzeczywiście z roku na rok jest to coraz większe wydarzenie, no w tym roku to ma odwiedzić przynajmniej 3000 gości. I to są zarówno przedstawiciele świata polityki, jak i gospodarki, z Polski i zagranicy. Które nie, że to forum wtedy, kiedy zaczęło swoje istnienie, było nastawione na nasze kontakty ze Wschodem, głównie z Ukrainą, ale także byli państwami powstałymi po rozpadzie Związku Radzieckiego. Teraz także dużo firmy, kadry zarządzających pojawia się także na Zachodu. W tym roku Krynica została potraktowana przez polski rząd bardzo poważnie. Po pierwsze, właśnie odbyć w ramach właśnie Krynicy posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej, a więc jadą się premierzy wszystkich czterech krajów do Grupy Wyszehradzkiej. W związku z tym branda Krynicy bardzo dzięki temu urosła. Z tego, co się orientuje, choć na razie są tylko takie przecieki, ma przyznać człowieka roku Wiktorowi Orbanowi. Między innymi za jego osiągnięcia w polityce europejskiej, ten taki bardzo silny sprzeciw dotyczący przyjmowania w sposób nieograniczony imigrantów i pokazanie, że Europa powinna iść zupełnie inną stronę. Zresztą bardzo silnie są reprezentowane w Krynicy spółki ze Skarbu Państwa, to swoiste nasze złota rodowe czy srebra rodowe, a więc zarówno cały sektor energetyczny, który poszukuje inwestorów, także inne spółki Skarbu Państwa, KGHM, firmy tego sektora paliwowego, PZU są tam bardzo silnie reprezentowane, pokazujemy po prostu cały swój potencjał. Co więcej, o ile za poprzednich władzy te spółki były bardzo często nastawione na inwestycje w naszych krajach, poza granicami naszego kraju. Przykładem ta nieszczęsna inwestycja KGHM-u, tak złożam nieci gdzieś tam w Chile, którą pada prokuratura za olbrzymie pieniądze, tak teraz te spółki pokazują, jakiego rodzaju przedsięwzięcia będą realizowały w kraju. W zasadzie we wszystkich tych sektorach, także tym roku Krynica rzeczywiście jest niesłychanie mocna, ze względu na zarówno obecność, można powiedzieć, polityków pierwszej dziedziny, bo szefów rządów krajów wyszehradzkich, w tym także Polski, ale także tego takiego naprawdę wielkiego biznesu, zarówno państwowego, jak i prywatnego. Więc jak sądzę, to wydarzenie może być bardzo ciekawe i przyniesie oczywiście być może nawet sporo porozumień i kontaktów. Z punktu widzenia naszego kraju, Krynica jest w tym roku także bardzo ważna, bo jak ojciec wie, niestety ta sprawa Trybunału Konstytucyjnego trochę popsuła nam opinię w Europie i świecie, to znaczy ten biznes też cytatę wiodące gazety, a tam niestety na skutek publikacji pochodzących z naszego kraju przedstawia się taki czarny obraz polskiej właśnie łamania demokracji i tak dalej. To w oczywisty sposób wiutuje na nastroje. Firmy ratingowe, jak już parokrotnie mówiliśmy, pozwoliły sobie tam obniżyć się perspektywy naszych ratingów, więc ta sytuacja opisywana przez media zachodnie nie jest najlepsza. Natomiast jeżeli biznes przyjechał do Krynicy, to przekona się, że jesteśmy krajem w pełni demokratycznym, sprawy gospodarki idą bardzo dobrym torem. Obecność pana wicepremiera Morawieckiego, który odpowiada za ten plan odpowiedzialnego rozwoju i będzie go zapewne prezentował na różnych spotkaniach biznesowych. Opisałam, pewnie jak sądzę, będzie trzeba dodało także te stereotypy medialne, że u nas coś złego się dzieje w polityce, a w konsekwencji także biznes nie powinien czuć się zapewne. Więc mam nadzieję, że Krynica przyczyni się trochę do rozjaśnienia tego naszego obrazu, który niestety media na Zachodzie bardzo mocno podcieniły w ostatnich miesiącach. No tak się będzie składało, że 9 będzie kolejny, 9, czyli pod koniec Krynicy, bo to będzie piątek, będzie prezentowany ten kolejny rating firmy Moody's. No i prawdopodobnie ona decyduje się ten rating nam obniżyć, więc dobrze, że jednocześnie biznes będzie spotykał się z najważniejszymi osobami z polskiego rządu, które będą starały się prostować te informacje nieprawdziwe pojawiające się w zachodnich mediach. Więc z wielu tych powodów Krynica w tym roku będzie wyjątkowo ważna i miejmy nadzieję, że rzeczywiście troszeczkę rozjaśni ten ciemny obraz Polski prezentowany bardzo czasowo za granicą. I to niestety przez polityków opozycji, ale także przez media, bo to mechanizm jest taki, że napisze coś tam u nas dziennikarz, wiadomo, w której gazecie, czy drukowują to koledzy Niemcy, czy Stanach Zjednoczonych. No i to się rozchodzi po mediach. W ten sposób powstaje takie zamknięte koła, a później media w kraju powołują się na niekorzystne publikacje poza granicami naszego kraju. Więc mówię o tym za smutkiem, ale tak niestety jest i wszystko wskazuje na to, że są opozycja niestety tego nie odstąpi. Widzieliśmy ostatnio tak zwany kongres sędziów, że Trybunał Konstytucyjny będzie szedł za partę, będzie podważał kolejne ustawy przyjęte przez parlament i jednocześnie jeżeli, bo będzie to robił oczywiście w składzie nieustawowym, w związku z tym te rozstrzygnięcia nie będą publikowane, więc to z kolei będzie przenoszone na Zachód, że rząd łamie porządek konstytucyjny i niestety koło się zamyka. Więc takie wydarzenie, gdzie można się spotkać z premierem, z premierami, ministrami bezpośrednio, zapytać o strategię rozwoju polskiego konkretne przedsięwzięcia, to jest dla biznesu prywatnego, tego zagranicznego. Unii
no, w zupełności, prawda? Tak, to prawda, proszę ojca, rzeczywiście, to taka grupa, bo się chciała powiedzieć, że za rządu Prawa i Sprawiedliwości ona została przywrócona do życia. Bo tak naprawdę, no, jest to piękne, że Platformę zarówno pod przewodnictwem Donalda Tuska, jak i później Jakub Kopacz, ostentacyjnie odwrócił się plecami do tych trzech krajów grupy wyszehradzkiej. No, płynął w tak zwanym głównym nurcie, czyli mówiąc inaczej, wykonywał decyzje podejmowane w Berlinie. I w związku z tym te kraje były zniechęcone do współpracy. A okazuje się, że w sytuacji, kiedy Polska wróciła do, można powiedzieć, do grupy wyszehradzkiej i wypracowują to cztery kraje wspólne stanowisko, co więcej bardzo często dołączają do tego kraje bałtyckie, dołączają do tego także Rumunia i Bułgaria, teraz także Chorwacja. I w związku z tym to już jest stanowisko sporej grupy krajów, obok którego Niemcy i Francuzi, no, nadający ton, można powiedzieć, temu, co się dzieje w Unii Europejskiej, nie mogą przejść obojętnie. Oczywiście, pewnie gdyby dochodziło do głosowania, to ta grupa krajów zostałaby przegłosowana, no ale Niemcy zdają sobie sprawę, że no, jednak trzeba podejmować decyzję w konsensusie. Nagle okazuje się, że nie ta twarda polityka, najpierw tylko w Węgier, a później nie także wtedy, kiedy zmienił się rząd w Polsce, dołączyła do tego Polska właśnie, Słowacja, Czechy, to twarde stanowisko już znacząco wpłynęło na to, co mówi, jak zachowuje się pani kanclerz Angela Merkel. Wprawdzie ona nie przyznaje się publicznie do tego błędu sprzed roku, do tych otwartych drzwi, ale już teraz w publicznych wypowiedziach mówi, że ona nie może być taka jak do tej pory polityka imigracyjna. Trzeba ustalić granice zewnętrzne, trzeba wydalać z Europy tych, którzy nie otrzymują tutaj azylu. Coraz ciszej mówi się już o tym rozdziale imigrantów na poszczególne kraje członkowskie, bo tutaj z trzecich właśnie grupy wyszehradzkiej bardzo zdecydowane. Przypomnę także, że Węgry i Słowacja zaskarżyły ten rozdział do przeliczniki do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To oczywiście będzie trwał ten proces, ale ten z trzecich jest właśnie bardzo mocny. No i Niemcy muszą się z tym liczyć. Nagle okazało się, że nie trzeba płynąć w głównym nurcie z Niemcami, tylko można wypracować stanowisko wśród tych krajów, które mają bardzo wierne interesy, bo te kraje, które razem wchodziły do Unii Europejskiej w 2004 roku, to mają podobny poziom rozwoju gospodarczego i bardzo podobne interesy, więc mogą działać rzeczywiście wspólnie i działają. I w związku z tym to stanowisko bardzo mocno jest prezentowane na forum Unii Europejskiej. W najbliższym czasie będziemy mieli ten nadzwyczajny szczyt w Unii, no nieformalny także, w Katysławie, bo Słowacja ma teraz w tym półroczu przewodnictwo. I myślę, że ten głos właśnie grupy krajów wyszehradzkich, wspieranych zarówno przez kraje bałtyckie, jak i Rumunię, Bułgarię, będzie bardzo wyrazisty. Więc okazuje się, że w ramach Unii Europejskiej, nie rozwijając jej, można prowadzić zupełnie inną politykę niż do tej pory. I to jest kolejne osiągnięcie, no i fakt, że spotkanie grupy wyszehradzkiej odbędzie się w Krynicy, no właśnie tylko podkreśla randę tego tygodnia krynickiego. No właśnie, może za tydzień będziemy mogli więcej wiedzieć na temat konferencji tego, że Europa w obliczu wyzwań zjednoczeni czy podzieleni, bo można powiedzieć bardziej, co nas jednocza, co nas dzieli. Okazuje się, że ten ekonomiczny pierwiastek jest bardzo ważny jednak też. No bo nie muszą być, proszę ojca, reakcje na to, co się stało, na Brexit. No nie możemy przejść do porządku dziennego. Druga gospodarka, druga gospodarka świata i druga gospodarka europejska, to właśnie powiedziała nie Unii Europejskiej. Więc no nie można dalej forsować tej polityki, która była do tej pory forsowana na forum Unii Europejskiej, bo będą kolejne odejścia. Więc raczej powinniśmy zajmować się tym, co łączy pozostałe 27 krajów, a nie tym, co jedno dzieli. Miejmy nadzieję, że decydenci w Brukseli to zrozumieją. No właśnie, jak patrzę na nasze rozmowy w ogóle na przestrzeni kilku lat, no panie doktorze, tu się spełniły się pana przepowiednie niestety, że no, są dwie prędkości Europy, że tak naprawdę to każdy patrzy na dobro swoich obywateli. Tak, to jest to, że kieruje tutaj swój interes, niestety przez te ostatnie, można powiedzieć, 8 lat rządu Platformy i PSL bardzo często, ten polski interes był źle definiowany, bo on był definiowany jako interes Niemców i Francuzów, a niekoniecznie Polaków. No właśnie, no dobrze, że też są właśnie przedstawiciele i specjaliści ekonomiczni pod prezydencie europejskim, tak pan doktor, który no śledzi i rozmawia, ale też i myślę, że w jakiś sposób też doradza rządzącym w Polsce teraz obecnie, bo te konsultacje się na pewno odbywają, mówię, poza takim, prawda, tym forum ogólnym. Dziękuję za rozmowę, pozdrawiam serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam ojca i słuchaczy szczęście. Dziękujemy. Naszym gościem jest pan europoseł doktor ekonomii Zbigniew Kuźmin. Dziękujemy za rozmowę, za chwilę kolejny jeszcze temat. Z krajów dużą ilość imigrantów, to nie znaczy, że ze strony arabskimi, nawet tak zagłębione tereny jak Palestyna, bo pamiętajmy o tym, że to są
bardzo mocno konflikty z Izraelem, Palestyńczyków. Mając dobre relacje, mam dobre relacje z Izraelem, że mam mieć niedobre relacje z Palestyńczykami lub robić jakiekolwiek gesty wewnętrzne, które by miały tych stosunków nie ocierać. To jest słuszna linia, jeśli mówimy o tym, że z każdym należy te dobre relacje układać. Trzeba widzieć to z problem palestyńskim w tym kontekście niepodległości tego państwa, które co do rzeczy jest nierozstrzygnięte już od wielu dziesiątek lat i niespecjalnie zanosi się, żeby to wszystko było w prosty w ruchach rozstrzygnięte, z dobrych relacji z Izraelem. Co nie znaczy, że te problemy Bliski Wschodni mamy przenosić się do wewnątrz, czyli poprzez imigrantów na grunt państwa polskiego, tak jak chociażby zrobili Niemcy czy Francuzi. To są pewne logiczne rzeczy. Naturalnie ci wszyscy multikulturaliści będą mówić, że jest to nieszczere, no bo tylko szczere jest wtedy, kiedy robi się właśnie wielonarodowe, wielowyznaniowe, multikulturalne społeczeństwo, jeśli się wchodzi w relacje takie zewnętrzne, no to nie można mówić o szczerości. Czy nie? Narody, społeczności, tak jak autonomia palestyńska, to są nasi partnerzy, wprawdzie dalecy, ale tak jak mówimy, to jest jeden z bardziej zapalnych punktów świata, a szczególnie bardziej zapalnych punktów Bliskiego Wschodu. A naszą rolą jest, na ile to w Polsce, Polska ma takie możliwości, nie pomagać ten zapalny punkt gasić, łagodzić tamte stosunki, pomagać też tym, którzy tam cierpią, bo pamiętajmy o tym, że tam sytuacja jest i od strony pracy, i od strony humanitarnej zawsze dramatyczna. Bo to służy ogólnemu pokojowi na Bliskim Wschodzie, w Europie i w ogóle w świecie. I to jest, wydaje mi się, rzecz znacząca i też bym nie wykategoryzował takiej wizyty. No, prezydent Abbas przyjechał na zaproszenie, to jest wyraźnie powiedziane, polskiego prezydenta, więc sygnał idzie na świat, że Warszawa jest zainteresowana też relacją pozytywną, poprawną z Polską. Zresztą tutaj taka pewna polityka równowagi jest bardzo ważna, prawda, żebyśmy też nie byli posądzeni o monotematyczność w tym temacie, że mamy tylko jedną parę. Tak, co mówiliśmy, rzeczy z kimi, jeśli się da dobrze, przypomnijmy wizytę ministra Rostropowskiego w Turcji, mimo tego, że Turcja ma te swoje dzisiaj perturbacje, ma tam konfliktowe też kwestie z Zachodem. Nie znaczy, że my mamy ten konflikt chodzić, my mamy jakby te konflikty łagodzić. Z kim się da to jak najlepsze relacje, to też daje pewien wizerunek oczywiście Polski, to znaczy Polski zatroskanej, rozmysł o świat arabski, zatroskanej o pokój w tych regionach świata, ale nie Polski naiwnej, która ma sobie za pośrednictwem Brukseli w pewne problemy zainstalować tylko po to, żeby zrealizować jakąś ideologię multikulturalnej Europy. To są wiele rzeczy. Podmiotowo zawsze ta polityka powinna szukać przyjaciół czy dobrych relacji tam, gdzie tylko to się da. Z kim nie musimy, nie powinniśmy wchodzić w relacje konfrontacyjne. Jak jest konflikt interesów? On się realnie pojawia. I pojawia się i w relacji do Moskwy, i w relacji do Brukseli, ale w pewnych aspektach nawet w relacji do Ukrainy. No to jest do rozwiązania i nie należy się przed pewnymi kwestiami uchylać. Natomiast nie chodzi o to, żeby sobie wymyślać tego typu konflikty lub prawa w świecie arabskim wizerunek Polski jako państwa wrogiego tej społeczności. No właśnie, a cały czas jeszcze coś sobie przypominamy, jednak śmierć czołowego polityka Jasara Arafata, który został już czasami na możliwości odkryty przez najbliższego współpracownika i potem to do Francji, ale się nie udało. To też był taki znak bardzo jasny, co mogą właśnie też służby specjalne innych krajów, a tu mogliby się, bo wiemy, że tam sytuacja jest bardzo napięta i też uwaga polskie tyle, to jest ważne, że to jest miejsce też święte dla naszej wiary i pielgrzymki i tak dalej, tak dalej, gdzie się odbywają, to też jest bezpieczeństwo turystów, pielgrzymów jest z tym połączone. A to bezwzględnie, tym bardziej, jeśli się troszczymy o bezpieczeństwo Polaków na Wyspach Brytyjskich, to samo powinniśmy się troszczyć o bezpieczeństwo naszych pielgrzymów w Ziemi Świętej. Oczywiście. Prezydent Abbas, Polska, komentarz do tego pan Mieczysław Pożarzyszczak. Ryba, dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze, pozdrawiamy i czekamy już na felietonę od października. Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże, szczęść Boże. Pozdrawiamy, dziękuję za rozmowę i były to wszystkie tematy tej części audycji aktualności dnia. Już za chwilę serwis informacyjny, a potem także wspólna modlitwa popołudniowa na Radzie Maria. Naruszając konstytucję i zasadę podziału władz, przypisali sobie rolę stania ponad władzą ustawodawczą,
Верховним Санатом, Президентом, як подмітані перекształtują те справи. Тимчасом своїм працем Судом Верховного Судового Трибуналу Конституційного będzie ona gotowana na rozwiązanie wykazywanych przez zespół ekspertów przy marszałku Sejmu. Kolejna odsłona afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości, współwłaścicielka słynnej działki przy Pałacu Kultury, zarobiła ponad 38 milionów złotych na odszkodowaniach reprywatyzacyjnych, donosi jeden z dzienników. Marzena Kluk, o której mowa jest siostrą Roberta Nowaczyka, prawnika, który zreprywatyzował dla siebie i swoich klientów blisko 50 adresów w Warszawie. Resort Sprawiedliwości sprawdza oświadczenie majątkowe Kluk na zakładanie w nich nieprawdy, drogi i wydanie stracy. Mówi rzecznik Resortu Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Ekologia i zarządzanie.